Dzień dobry, dzień dobry. Być może pamiętacie z pierwszy odcinek z Pysiem, czyli Kajo Pelico, gdzie mu pokazałem. Były też takie propozycje, żebym zabrał go właśnie na kasyno i pokazał mu jedną z najlepszych rzeczy do zarabiania. I w zasadzie oto jest właśnie kasyno. No dobra, także jedziemy sobie. Ogólnie sam początkowy zwiad dużo ci nie będzie kazał zrobić, ale my go zrobimy na 100% od razu. No to ale tak będziemy jechać, panie? Oczywiście. Słuchaj, panie prezesie, spokojnie, że tak powiem. Panie prezesie, od razu będzie specjalny przycisk, żeby to wysłać. No wyszli do Lestera. No. O. Widzisz, tu się sprawdza ważne miejsce. Coś innego zrobiłeś widocznie, widocznie zrobiłeś gościa, nie wejścia głównego, tego lokaja, nie wiem, jak parkingowego, o. O. To już właśnie te słowa. Dobra, teraz sprawdziłeś główne wejście. Bardzo dobrze. No i teraz trzeba zrobić zdjęcie ochroniarza, panelu przy drzwiach i kamera monitoringu. Zresztą, że raczej poza misją chyba będziesz mógł sobie zakręcić. Nie wiem, czy w czasie misji możesz Pysiu kręcić. Nie może. No to Pysiu, wyciągaj telefon i rób zdjęcie. To temu tutaj, tak? Przy windzie. Ochroniarz to jest. Tak. Rób mu zdjęcie, Smithwatcha będzie miał. Kamera to jest u góry, chodzi o tą, nazwijmy typową kamerę, jaka jest wszędzie, taka kółkowa. Chociaż i tak swoją drogą to ona nie ma sensu, bo nawet taka kamera nie występuje w napadzie na kasyno, ale to już tam swoją drogą. No i panel przy drzwiach to jest na przykład tutaj w tym miejscu, tutaj gdzie jestem. Wywaliło mnie. Łódź, Hunter opuszcza grę. No, wywaliło mnie. Na samym dachu też tutaj zrób sobie już zdjęcia tych drzwi. Kamery? Nie, drzwi. I od razu go można ładnie poprzeprowadzać. Te ci przejdą, czy te nie przechodzą? Tam, gdzie jest panel, to tam też się robi właśnie zdjęcie, nie? Tych drzwi jakby wszystkich. Czy są rozwalone, czy nie, to czasem nie ma znaczenia. Teraz z tego dachu będzie trzeba zejść sobie trochę niżej. I tutaj jak mnie w zasadzie już wywaliło z tej sesji, przeprowadziłem go tak naprawdę przez cały zwiat, oglądając jego live'a na YouTubie. I mu po prostu mówiłem, słuchaj, idź tam, tu. Razem z nim jeszcze był jego oczywiście ziomeczek Łamacz, ewentualnie znany jako pro player. I po prostu pomagał mi go przeprowadzać przez... Zwiat jest znany dla każdego, przejdźmy dalej, do przygotowań. No i musisz włączyć Secure Self i nas zaprosić, nie? Czyli trzeba wejść w menu interakcji, zarejestruj się jako szef, no i tam Secure Self. Przynajmniej ja mogę być prezesem. Potem mi się przypomniało, to jeszcze jednej rzeczy nie zrobiliśmy, ale i tak w zasadzie nie miałby do tego Pysiu dostępu, bo mianowicie jak tutaj przyjrzysz się Łamacz, no, to tam na dole brakuje jednego kwadracika, nie? Jak jest makieta, jest ten panel, to jest jeszcze jeden taki kwadracik. No tak. Ale żeby mieć do tego dostęp, to musiałby mieć akurat Pysiu kupiony penthouse, wtedy można się dostać i w tym miejscu jest do kupienia sobie drzwi do skarbca, żeby ćwiczyć palenie sobie drzwi, ale to w sumie jest akurat... Powiedzmy, że niezbyt użyteczna. Nie na laptopa. To tablica? Tak, tą tablicę. Tam, gdzie jest akurat ten laptop, to się kupuje automaty wszystkie. Z salonu gier, ale one, powiedzmy, że na ten moment to nie jest dla ciebie ważne. Zawartość skarbca teraz. Robimy tak zwany zwiad kasyna teraz, bo wcześniej było przygotowanie, co i jak. Tutaj będzie zwiad, jaki będzie łup. Ciekawe, co tam będziesz miał, Pysiu. Ogólnie trochę te przygotowanie, sam zwiad, trochę nam zeszło na tym czasu. Ogólnie dlaczego? Ponieważ Pysiu miał taką pewną wizję. Wizją Pysia było to, abyśmy się wszyscy razem poruszali w jednym pojeździe, więc nawet kiedy była misja, kiedy było najbardziej optymalnie, żebyśmy się rozdzielili, on miał wizję taką, żebyśmy wszyscy razem jechali jednym samochodem. I tak naprawdę ja, no wprost można powiedzieć, no nie jest to zbyt optymalne, kiedy na przykład mamy pełno celów, do których przydałoby się dostać. I tutaj właśnie jest problem, dlaczego nam te przygotowania trwały bardzo długo. A ogólnie już od tego, powiedzmy, że momentu, jak już będziesz sobie tam powtarzał te napady na kasyno, to jakby ta misja zawsze będzie. Nie, jakby już to, co teraz zrobimy, to jest, będzie zawsze, kiedy się powtarza. Tylko taki pierwszy, bo taki szczegółowy zwiad kasyna, jakie są wejścia i następnym razem tylko robi się zwiad, co jest konkretnie w skarbcu. Ogólnie w samym kasynie są 4 łupy do zgarnięcia, czego jeden jest eventowy. Poza diamentami to jest jeszcze kasa, obrazy oraz złoto. Jak wiadomo, najgorszym łupem z tych 4 dalej trzeba będzie, tak w miarę na środku będzie ten gościu. On będzie stał przy jeszcze jednym takim. Są 2 misje, jak możesz to zrobić. Możesz zrobić głośno i agresywnie, czyli zhakować mu telefon albo go zabić i zabrać mu telefon. Aż na zauważyli, to... Walimy. O, jeszcze mnie wyrzucił.
Możemy siadać? Już? No, zastrzeliłem tego gościa. I widocznie Łomasz podniósł telefon od niego. Czekamy teraz policji. Nawet grając samemu, to tam jest 2,5 godziny cooldown. Grając z kimś 48 minut. Kasyno też ma 48 minut, ale i tak, żeby je odpalić, potrzebujesz dwóch osób. Wszystko inne możesz robić sam, ale finał musisz zagrać z kimś. Lipnie trochę. No, potencjalnie mógł ten być napad w zasadzie do rozegrania solo. No wiesz, no. Bo tam jedyna rzecz, jaka jest po dwóch, że tak już powiem, na finale, to tylko jest takie walenie karty. Dosłownie można było go rozegrać samemu. No ogólnie tak, żeby sobie znaleźć łup, wyciągasz sobie telefon i masz aplikację turysta. To musisz sobie ją wybrać. Wypisz się sobie, zobacz. Masz już telefon i masz turysta. No tak, no bo my też możemy to zrobić, ale ty chcesz mi widzieć to na streamie. Wszystko. No, no i musisz iść w tym kierunku. Jak mam to zrobić? Co mam teraz zrobić? Czekaj. Aha, tu. Podgląd obrazu. Dobra. Tak, podgląd obrazu i lewa lub prawa strzałka. Aha, okej. Okay. Dobra. O, i tutaj w lewo. No, żeby się dało. To by było dobrze. W prawo, tutaj w prawo. Ten kamerą obrócił. Ogólnie na pierwszym razie raczej zawsze jest kasa. Tradycyjnie. Mówię, raczej zawsze, bo mówię, tyle razy już robiłem z kimś napad. Tak samo sam też powtarzałem na postaciach i mówię, jestem wręcz pewny, że na 100% pierwszy raz to jest zawsze kasa. Mówię, raczej zawsze, bo mówię, tyle razy już robiłem z kimś napad. Tak samo sam też powtarzałem na postaciach i mówię, jestem wręcz pewny, że na 100% pierwszy raz to jest zawsze kasa. No i dobra, teraz będziesz wybierał sobie podejście. Mówię, że chciałeś akurat agresywne sobie zagrać. A ja przez kanały. To na samym końcu musisz wybrać. Agresywne, jawny rozbój bez ubrania jeńców. No i o to mi się chodzi, o to chodzi. Ja wam pokażę teraz. Generalnie tak, na podejściu agresywnym, jak i w sumie na każdym innym podejściu, bronię bierzemy sobie najtańsza, 5% gościa. Nie ma sensu przepłacać za bronię. Dobra, 5% mówisz? Tak, 5% strzelca bierzemy i to jest w każdym podejściu jest tak samo. Już no, za bronię nie warto po prostu przepłacać. Następny jest kierowca, też bierzemy sobie 5%. Ogólnie jest taki fajny sposób, żeby uciec i no, albo ewentualnie możemy ukraść też pojazd z ulicy, więc jego wóz nawet no nam się nie przyda. Jeżeli chodzi o hakera, tutaj tak będziesz miał do wyboru dwóch albo trzy, czyli Likiego, swobód pewnego kojarzy. Ewentualnie tam jest jeszcze Fletzer, 7%. Chyba on też się pojawia w fabule. Ale hakera ile procent? 10? 7. 7, bo nie będziesz miał innych do wyboru. Każdego innego masz zablokowanego. Żeby odblokować, to trochę będzie trzeba kupić kolejnych rzeczy, ale na to nie ma pieniędzy. Dobra, teraz wyjście, nie? Nie, no, normalnie misję wybierasz. Prawda, Wiktor, że haker jest tutaj najważniejszy w tym wszystkim, tylko że Pysiu no ma tylko dwóch. Albo ma Alikiego, albo ma Fletzera, no i tyle. Następnego hakera, powiedzmy, że tanim wysiłkiem, jakiego może zdobyć, no to jest Page, 9% i to jest bardzo dobry haker. Ale żeby mieć Page, to potrzebuję kupić pierw klub nocny, potem terobajta i wejść do tego terobajta. Dobra, furgonetki Nose się akurat wylosowały. Siadaj. No, tylko że furgonetki Nose to są cztery różne lokalizacje, w których może się pojawić, wiesz? Wiesz, jechać jednym wozem to chyba jest bez sensu. Gdzie się wylosowały? O kurde, tam w paleto. Dawaj, przejedziemy się, po to gramy. Chcesz jechać do każdej furgonetki, mówisz? No. 2000 years later. Około 20 minutach już dostarczałem właśnie furgonetkę do salonu gier. Co mnie to akurat trochę kłamstwo mówi, bo mówi, że jeżeli nie zbierzemy sobie tej broni, to potem zostaniemy samym pistoletem. To jest w sumie nieprawdą, bo zaczynamy od razu z broniami. Jedyne podejście, gdzie mamy rzeczywiście pistolet, to jest tylko na sprytnie. Misja w terenie zakończona. Broń udało się dostarczyć. No i teraz możesz pojazdy wziąć. Tak, możesz nawet wybrać. Masz cztery pojazdy do wyboru. Jakie ty polecasz? To ja ci powiem, jakie ja korzystam. No ty powiesz, czy dobrze, dobra, Hunter? Czekaj. Te się chyba nazywały Sultany, takie dwa to są. Nie, Sentinele Classic, Sentinel Classic to były, o tak one były. To co mam teraz, co mam teraz wziąć? Zielonkawy i biały, musisz powtórzyć jeszcze raz, bo nie usłyszałem. Co teraz mam wybrać? Jak chcesz, możesz wziąć Sentinela, bo masz tam Apso, masz te takie właśnie EC Classic, to teraz jest domyślnie. Coś jeszcze było? Nie, no mam główne drzwi, boczne drzwi, kanał, taraz na dachu, tunel sobie... To nie ta tablica, to ta druga. Aha, to ta druga. A tutaj, no. Do tej drugiej tu przychodzisz i wybierasz następne przygotowanie i tam są pojazdy do ucieczki. A, Easy Classic, dobra, mam. No możesz sobie zmienić, może być inny pojazd, nie musi być akurat Easy. Sentinela to były. Sentinele są jakby sam raz, te Sentinele. Sentinel Classic, o. Dobra, chodź, Hunter. Czekaj, musi mnie załadować. Czyli jedziemy na paleto. No, GPS. Nie masz ten na żółto, GPS. Okej.
No to se jeszcze poczeka. Dobra, ja już ściągnąłem z góry ten samochodzik. Dobra, a ja biorę tego. Okay. A, weź sobie zielonego. Ja ogólnie preferuję zielony, bo ładniej wygląda. No. Dobra, zobacz, wsiadaj. O, Filip przyszedł. Tak zwana grupka, czy tak zwana, co powiedziałem? Tak zwany. No, zaawansowany poziom, a jak? Tutaj mam kurde mistrza, to kurde zobacz jak mnie kieruje. Kurde, samochody nawet kradnę. Takie wyścigowe. Teraz tak, teraz urządzenie hakerskie, tak? Tak, teraz urządzenie hakerskie. Likwidujcie agenta. Łamacz, lokalizujesz, a ja niszczę. A, podnosimy przepustkę i będzie trzeba lecieć. O, jest, nasz hunter. Ja tutaj czekam cały czas na was, no bo... To ja już bym to mu zrobił wtedy, wiesz? Trzeba kliknąć kartę. Myślisz, pisze mi, żeby właśnie łamacz zrobił. Znowu masz w telefonie aplikację, żeby szukać tej skrzyneczki. I gdzieś jest blisko właśnie ta skrzyneczka. O, też mam parę spawnów, ta skrzynka. Ale gad, mamy szczęście. Nie, ona jest na dole jak już, to na pewno mogę powiedzieć. Ona u góry się nie respi. Chyba na stoliku nawet. A ja już po nią biegnę. Wziąłem walizeczkę, uciekamy z placówki. No, powiedzmy, że tutaj możesz padać, o. Tutaj nie ma limitów, jeżeli chodzi o śmierci. No moje, no ja mam skrzyneczkę, walizeczkę znaczy się, no to ja to szybko zawiozę po prostu, a wy musicie dotrzeć jakoś. Dobra, ja już tutaj zgubiłem pościg i zawożę wam to urządzenie. Ja. Ogólnie, jeżeli chodzi o samego... chodzi o tą tablicę, to masz takie przygotowania, które trzeba zrobić i są takie przygotowania opcjonalne, nie? Czyli wiesz, minimalne przygotowania i takie dodatkowe rzeczy, które nam ułatwiają. I na pewno jedną z rzeczy dodatkowych, którą zrobimy na pewno, to będą dostawy do Gana. Oj, no, bo tego nie, jakby co, to nie przejdziemy bez dostaw. No, będzie nam zdecydowanie za trudno i raczej nie damy rady. I reszta rzeczy raczej nam się nie przyda. Raczej wzmocnione pancerze nam nie będą potrzebne. Nie będą potrzebne. No mówię, raczej nam nie będą potrzebne. No, tak samo jak zrobienie wiertła, które nam nie jest potrzebne w ogóle. Swoją drogą to akurat nie wiem, czy był. Jest to wiertło zrobione, a i tak mogę wybrać kraty bez tego wiertła. Żadne tam wiertalki elektryczne, ścieżki patrolowe tym bardziej nie ma potrzeby. No, nie mam. Ja z RSPN Deluxe. Zastanawiałem się jakimś innym pojazdem, takim, żebyśmy mogli wejść wiele osób, ale. Myślałem właśnie Deluxe, czy Deluxe było na czterech? Nie, zrespiłem? Na no już wiem, że na dwóch było. Nie, to będzie helikopter po prostu jakiś pojawia. Jakie ja mam samochody? A ja wiem. Z ulicy. No, motor mam chyba kupiony, tylko. Motor i test darmówek z pakietu kryminalisty. Dobra, mam tutaj pojazd, którym możemy jechać. Chodź tutaj, Pysiu, takim pojedziesz, takim czerwonym. Ale to jest na dwie. Nie, na czterech jest, aż Pysiu, będziesz prowadził. To jest ważne. Od razu już mówię ci, Filip. Pysiu chce to zrobić w sposób taki, żeby było wszystko widoczne na live, więc nie rób misji. Nawet jak dotrzesz. No właśnie. Ale maszyna szybka. No, użyj sobie dopalacza. No, na to, bo może zrobić całą tą misję sam przecież, nie przez ten czas. No. Zmień sobie te na rakiety. Nie wiem, musisz, bo nie wiem jaki masz przycisk w napadzie, żeby to zrobić, więc może łamać ci podpowie. No, tu są ładunki. A co za skrzydła, żebym otworzył? Tryb podwodny, no tak powiedzmy, włączyłeś. Tryb podwodny nam się nie przyda, weź, trzeba zmienić. Trzeba na rakietę tylko wdupić. I teraz w prawo. Co w prawo? Kręcić. Nie no, prosto, czekaj. Tylko jak prosto, no ma... Dobra, no tam masz, patrz, tam masz kółko za tobą, więc no co ty. No. Kółko teraz się zakręcimy. Mówię, no nie wiem, no ja bym ci powiedział, no myszką to się robi scrollem, o, i już, ale no nie wiem jak się robi to na padzie, nie mam pojęcia. A to będzie potrzebne? No, żeby ich rozwalić, to tak, bo tabulatorem to się robiło i scrollem. O, jest, są rakiety, ale namierzające chciałem. No. Znaczy leci, pojedziesz. Kiedyś ten pojazd był możliwy do zrespienia sobie na misjach, ale... No teraz tutaj na prawo. Tak, tutaj na prawo. Kiedyś był on dostępny na misjach, ale Rockstar uznał, że jest zbyt OP i nie wolno. Rozwaliłeś wszystko, teraz wchodzimy do środka. Podejdź do przodu, bo co będziemy z buta zasuwać. I wchodzimy do środka. Dobra. Trzeba podnieść ładunki. Najpierw to impreza. Opresor też jest usunięty z misji. Ale Terador był bardzo długo właśnie, wiesz? Potem do Teradora teraz trzeba wrócić do tego, co było przed nim. Czyli... do Batmobila tak zwanego, czyli Vigilanta. Tylko, że Vigilanta jest trochę gorszy.
Ale długa misja, ja nie mogę. No, akurat taki span był, wiesz, że było blisko. No i teraz materiały, te materiały wybuchowe. Materiały. I jest gdzieś tam cały czas. Tutaj jest. No to, że jest drogi w ogóle swoją drogą ten pojazd. No. Ponad 4 miliony z tego, co pamiętam. W pojazdach czasem też zbiera, nie? No tak, pewnie. Dobra, ja... No to właśnie, no, to ty wyskoczysz? Nie wiem. Ja też po prostu wyskoczę po tą jedną. Ja wezmę, potem się na brzegu powiedzmy, że spotkamy i na spysiu zabierze. O, dobra, właśnie. To na pewno zadziała. To nie trafiłem. No to sterowanie w wodzie to jest, kurczę... Nie bardzo, panie. Czy tu mamy jakieś wyjście, jakaś drabinka czy coś? Nie, jest, jest drabina, jest, jest. Ale za mną tutaj. Tu jest drabina. Dostaniemy się jakoś na powierzchnię. Bo tutaj blisko jest drabina, wiesz? Ja ci dokładnie pokażę, gdzie. Dobra, tu jest Pysiu. Czekaj, wezmę ciebie też tam. Chodź, Pysiu. Nie kręć się w kółko, tylko wsiadaj do wozu. Teraz to zrobiłeś to specjalnie już, że tak powiem. Żeś wysiadł. Ale nie, prawie. Wiesz co, kamizelki kuloodporne bardzo mało tak w rzeczywistości dają. Wzmocniony pancerz. No, wziąłeś pancerzyk. Nie zapytałeś się, co bierzemy. No po kolei biorę. Ale nie musimy wszystkiego robić. To jest akurat przygotowanie, które nam się raczej nie przyda. A nie, kasy się nie dostaje za to? Nie, tu nie ma kasy, tylko będzie bardziej ułatwiony napad. Czekaj, wezmę twoją rakietnicę. U mnie, kurde, łamasz, ty masz T-Pose'a u mnie dosłownie, nie? Kręci się w dom wokół was tej osi, ty. A ciekawe, czy wsiędziesz do wozu, jak to będzie wyglądało? Jesteś u mnie w wozie, czy nie? No, już tak. Jest. Lewitujesz u mnie. Jesteś z tyłu. Opa, kurde. Jak ja skręcam dosłownie, to wam kieruję. U mnie też lewitował. Masz to samo chyba, Filip, dosłownie, nie wiem, no. O, tutaj mamy dwie skrzyneczki. No. Idź do przodu i zabierz. I wychodzimy teraz stąd. Bo tam po prostu windą, nie wiem, gdzie nas ta winda zabierze. Nie, na zewnątrz. Kurde, trzy gwiazdki nie bierze. Dobra, teraz to jak, że ja tu jestem, to ja mam te buzardy tutaj ze sobą. To wezmę i was zabiorę ze sobą. Mam nadzieję, że ta skrzynia się, kurde, zbierze komuś. I będzie trzeba wychodzić. Aż tutaj masz drugi. Nie wiem, mam nadzieję, że go złapię, jak siedzisz. O. No i jest. I ty sobie weź, Filip, drugi taki, takiego buzarda i leć z nami. Jak to tylko na chacie? Czemu? Jak, co, o co chodzi? Chyba chodzi mu o czacie, nie chacie. No bo nikt nie komentuje. O, tyle ci mogę powiedzieć. Jak się takie auta bierze, albo tak się, kurczę, wiesz, takie dopalacze, takie, kurczę, pistolety plazmowe, to, kurczę, jest takie, no tak mi się wydaje, że to jest brak realizmu już w tej grze, nie? No tak mi się wydaje. No pododawali takie rzeczy. Wiesz, możemy, powiedzmy, że oldschoolowo latać helikopterami też. Nie, kurde mi ten helikopter. Dobra, co teraz? Ogólnie zostały nam dwa przygotowania, które robimy. Pierwsze to są dostawy Dugana, a drugie to są karty dostępu. Przepustki nam nie będą potrzebne, bo będą tylko jedne drzwi. No mam wiertło. Nie, wiertła nie bierzemy. Nie, wiertło nie bierzemy, mówię. Dostawy Dugana albo kartę dostępu. Czyli kartę dostępu wziesz. Kartę dostępu robimy i dostawy Dugana. Jedno z tych dwóch wybierz. No to jest dwójka ochroniarzy, no to jeden jedzie do jednego, drugi do drugiego. Ja pojadę do tego dalszego. Od nas. Dobra, to ja sobie zaznaczę. No, ciągniki będę latać, dokładnie. Ale nie, no to trochę tak, kurczę, taki jest non-realizm, kurde, bo no ja na przykład biorę sobie auto, jadę sobie po drodze, a tu jakieś latające auta, tu jakieś to... Zależy, co się komu podoba, może tak powiem. Oj, mnie się to nie podoba. No też niektórzy mają zarzut do Rockstara, że takie latające fury, że to trochę przesada, że latanie powinno być tylko dla helikopterów. Ale wiesz, jak się dłużej gra już tą grę, no to jak ma się właśnie tego opresora czy coś, to jest bardzo, bardzo pomocne. To jest niezły transport, naprawdę, lecisz w linii prostej i tyle. No i patrz, jechałem w tamto miejsce, a ty, Hunter, tam jesteś, dobra. No, powiedziałem, że jadę do najdalszego od nas. Czyż jasno wyraziłem się na początku, gdzie jedę. A skąd ja mam wiedzieć, że na mapę patrzę? Poważnie mówiąc, tutaj się bardzo łatwo zarabia w tej grze. Przynajmniej teraz, no. Kiedyś to nie. Ale teraz to jest banalnie proste. No mówię, no trzeba chcieć to wszystko powtarzać. No to jest wyjątkowo. Długa misja. No będzie trwała 10 minut, no i musimy rozwalić jak najwięcej dostaw. No jak rozwalimy wszystkie 10, no to będziemy mieli jak najprościej, bo nie będą mieli żadnego pancerzu, żadnej broni. Kiedy tym się latać, nie da pana poskitu. Nie, no normalnie da się latać, to jest jeden z lepszych helikopterów w tej grze. Ale który jest Sparrow'a? No, Sparrow.
Orlo to jest jeden z lepszych helikopterów w tej grze. Jest bardzo szybki, ma bardzo cenne rakiety do tego. I to mówię całkowicie serio, to nie jest, właśnie mówię, dla back-in. To naprawdę jest jeden z lepszych helikopterów. No to nie zaliczymy tej misji, czuję. Damy radę. Damy radę. No spokojnie, damy radę. Dobra, to teraz Pysiu do kasyna i odpalamy finał. Ten potencjalny łup, ten 1 649 700, to dla mnie? Czy to jest nie, to jest do podziału dla nas wszystkich. Aha, do podziału. Na samej górze masz nawet inny potencjalny, pisze tam 2 155 000, ale dla Lestera oraz dla ekipy, czyli dla tych wszystkich botów, które żeśmy wzięli, też idzie. 22%. No i potem z tego u nas jest 3. No właśnie. Grupka zielonka, nie macie z nami. No ale dobra, no nie wywaliło napadu. Niestety, Filipka z nami nie ma. Procenty widmo dosłownie teraz są. Jak to zakończymy, to te procenty polecą do nikogo dosłownie. Jak ja to zawsze mówię, polecą na leki do Lestera. No czemu cię Filipek wywaliło? To jest dobre pytanie, dlaczego go wywaliło? No, przecież był z nami. No ale go wywaliło, no i tyle. Mam nadzieję, że się nic nie zbaguje. Jak się zbaguje, no to będzie się zabawa w wyłączanie, włączanie i inne rzeczy. Nie wiem, zastanawiam się, czemu mnie tak późno respi, że tak powiem, nie? Wszyscy wy już tam poszliście, a ja jeszcze czekałem i czekałem. Jeszcze jest jedno takie miejsce w kasynie, które powiedzmy, że jest najgorsze, jeżeli chodzi o wywalanie. To zawsze nazywam tunel rozłączenia, bo jak wracamy, nie wiem dlaczego, ale najczęściej w tamtym miejscu wywalało. Z jakiegoś niewyjaśnionego powodu. Wiecie, dawaj Pysiu, będziesz walił kartę do panelów na zielono, od razu na lewo, bo nie będą się w kółko respić. W kółko się będą respić, no właśnie, to w kurze tutaj. Nie tutaj. Co ja mam tu zrobić? Nie tutaj, tam gdzie jest zielony panel. Duże drzwi, podejdź do któregoś z panelów i dawaj łamać, będziesz walił kartę. Dobra. To we dwóch trzeba zrobić. Jednocześnie. Aha. To jest powiedzmy, już, że jedyny segment, który właśnie mówisz, że trzeba to przejść, no, z kimś. No i idziemy. No ale to jest naprawdę jedyna rzecz, jeżeli chodzi o kasyno, które dosłownie potrzebujesz kogoś, żeby otworzyć, czyli te drzwi. Ale tak to gdyby była jedna karta, no to też dałoby radę na spokojnie, że tak powiedzmy, no robić wtedy ten napad solo. Będzie widzisz, no jedna modyfikacja, już można robić ten napad solo. Ale w ogóle bez znajomości, kurczę, tego GTA, to bym człowiek nie ruszył tutaj, no. Ja nie wiem, trudne to, trudne jest to trochę. Ale rąbło, fajnie. No jak? No, na podejściu zbieram, agresywnym, panowie. Ogólnie mamy ładunki takie termiczne, to je po prostu kładziemy sobie na panel. Z każdej strony kładziemy sobie, albo może zbierać kasę, bo my jak kładziemy ładunki, to... No nie mogę hakować wtedy. Znaczy hakować, zbierać kasę wtedy nie mogę. W ogóle normalnie się hakuje i robi się taką minigierkę, tylko na agresywnym podejściu są właśnie te ładunki i przepalamy, może tak powiem. Ja idę już tam otworzyć te i wszystko będziecie mieli otwarte poza C. Na C tylko będzie trzeba postawić ładunek. Idę. GH, Pysiu, teraz na mapce. Idź tam, gdzie jest GH. Ja od razu C będę zbierał. Ja tutaj, gdzie jest te EF, będę zbierał. Może uda nam się wszystko wynieść. Jak coś, możemy zostać w gazie, tylko trzeba używać przekąsek, nie? Od razu już mówię. Tylko niedużo w tym gazie, bo też po prostu padniemy. Ale na poziomie normalnym to damy trochę radę wytrzymać. Żeby zebrać jak najwięcej, jak to jest tylko i wyłącznie możliwe. No, chyba damy radę wszystko podnieść. Da, biegnij po to, da, wiesz? Będziemy w gazie zbierali. Weźmiemy wszystkiego. Spokojnie, Pysiu, będzie trzeba używać tylko przekąsek, wiesz? Ja nie wiem, czy mam, wiesz? No to jeśli nie masz, no to anuluj i uciekaj. Ja będę zbierał tyle, ile będę mógł, ale powinien dać radę wszystko. Dobra. Gdzie tu się ucieka teraz? No to do wyjścia. Dobra, ja anuluję. Dobra, nie wyję. We dwóch. O, no to... Wy dwóch żeście padli, jakby jeden padł, to jeszcze by przeszło. 1 600 000, wow, dobra. Do 2 000 000 byśmy dobili, ale nie da się. No trochę nam czasu po prostu zabrakło, no ale nie wiem, może byłoby lepsze rozstawienie, ale tak to nie ma co, powiedzmy, że bawić się tak, żeby w kółko resetować, szukać lepszego rozstawienia. Powiedzmy, że wiesz, to jest kasa, na kasie zawsze wychodzi się tragicznie, o, może tak. Później się resetuje normalnie te napady. Jak się już zrobi te trzy, no mówię, ciche, agresywne, raz sprytne, wtedy się już resetuje. W ogóle ten tunel teraz, w którym idziemy, to właśnie ja go nazywam właśnie tunel rozłączenia, bo tu często wywala. No, ale dopiero jak zrobi się te trzy napady, można resetować po prostu napad, a przez to masz szansę, że coś innego wylosuje ci się w skarbcu niż kasa. Wszystko inne niż kasa jest dobre. Oczywiście wiesz, jak oni teraz do nas będą walić, torba niestety będzie nam się odrobinkę kruszyć. Ciekawe dlaczego. No, ja to tak mówię zrobione, nie? Że kiedy dostajemy damage, torba nam się kruszy. Dobra, idziemy ogólnie na windę, żeby już nie tracić jak najmniej. Na windzie ogólnie są odciski palców, więc jeżeli się je zna już w skarbcu, no to
idzie szybko ją zrobić. Na schodach mamy kuleczki tak zwane. Tutaj jest dosłownie tak samo, to jak byłoby podejście ciche, no jakby z tymi hakowaniami, jakby ktoś się zastanawiał. Pewnie będzie policja? O, na wszystkie gwiazdki, panie. Ale zobaczysz, jak będziemy uciekać. Ci pokażę jak. Na razie musimy się, powiedzmy, że stąd wydostać, po prostu do nich tutaj wszystkich walić. A tutaj się nie opłaca brać mini sejfu? Tak, tracimy kasę cały czas, więc... A z tego sejfu też nie ma, nie wiadomo jak dużo, nie? Wiesz, tam jest... To jest losowe. No jest losowe, jest od 20 tysięcy do 80 było. No. Ja ci powiem, dostałem stówkę. No to mówię, chyba właśnie tak, do 20 tysięcy chyba do 100 tysięcy jest taki rozstrzał. No i tak tracimy gotówkę, wiesz, to jest podejście agresywne, jakby tak no mogę wprost powiedzieć. Na agresywnym nie wyjdziemy na tym za dobrze, ale to jest takie pierwsze podejście, które no trzeba zrobić, żeby później resetować te napady. Później mówię, jak są już jakieś obrazy czy złoto, chociażby najbardziej obrazy, to można to jakkolwiek przechodzić. Kiedy mamy alarm, przynajmniej ja tak uważam, najlepiej jest przejść sobie stadionem, bo jest najmniej policji. A to jest tylko kiedy mamy alarm. Mówię, praktycznie powtarzamy tak, jak ja robię, nie? A czemu tak? To w zasadzie widzisz obok siebie teraz właśnie Pysiu, jak łamacz obok ciebie zasuwa. Dosłownie zaczęliście w tym samym momencie i odrobinę cię wyprzedził. Nie możemy z tego korzystać. A akurat teraz piły nam się na parkingu, więc blisko. Dobra. Nie, pierwszy jest akurat Pysiu, więc wsiadaj do mnie. No, a łamacz pojedzie za nami, bo wie, o co chodzi. To jest wóz na dwie osoby. Będziemy jechali na helikopter. Nie wiem, jak to zobaczysz u siebie. Mam nadzieję, że będzie dobrze z synchronizacją. Teraz tutaj, czy się pojawił? Pojawił się. Widać odrobinkę tam, nie wiem, skrzydła, jak to się chyba nazywa. Wysiadamy sobie z samochodu i spinamy się tutaj. A czemu nie uciekamy przed policją? Wiedziałem, jedziemy helikopterem. Tutaj do góry wchodzimy. Ja pojadę kanałem, dobra? Ja pojadę kanałem, żeby... A po co kanałem? Ja cię już odbiorę. Tutaj do góry się spinamy, na ten biały murek wejdź. I jesteśmy już tutaj przy helikopterze. Ja cię tam zaraz odbiorę. Dobra, ja sobie pojadę dalej. Tak, pojedź odrobinę dalej, ja cię zaraz odbiorę. I to jest właśnie ucieczka helikopterem. Już do ciebie w zasadzie tutaj jadę. Gdzieś powiedzmy, że zaparkuję w tym miejscu. Wbij się i odlatujemy. I tak wygląda ucieczka helikopterem. W taki sposób się ucieka właśnie z napadu na kasyno. Przez to, że samochody zrespiły nam się najbliżej, kupca mamy pod mostem. No, bardzo łatwa ucieczka. Jak się wie, jak należy tam wejść i wszystko, no to tak, ale jak robiłem to z randomami, a mam tych odcinków już bardzo dużo na kanale, dla wielu osób takie coś jak helikopter to jest rzecz nieoczywista, że to w ogóle istnieje. Ba, nawet niektórzy nie wiedzą, że istnieją kanały. Kanały to był taki pierwszy sposób na ucieczkę, jak jeszcze nie wiedzieli o tym helikopterze. Nawet takie rzeczy są też nieznane. No i uciekają często tymi wozami. A jak wygląda ucieczka na pięciu gwiazdkach, tak, że często się albo nie udaje, albo random ma świetny pomysł, żeby utopić pojazd i uciekać pod wodą przed nimi. Ale mówię, to jest pierwszy napad, akurat z niego się za dużo nie zarobi. Mówię, że dopiero z następnych, jak już będą normalne łupy, będziesz już wychodził na tym dobrze. Tylko, że niestety, albo no powiedzmy, że stety, napad na kasyno nagra za to, jak się jest jak najmniejszą ilość osób. Im więcej osób, tym jest gorzej. Nie dzielą się pieniądze na pięciu na przykład, nie? Nie, jest pula i ona się po prostu dzieli pomiędzy każdego. No jak jesteś we dwóch, no wychodzisz na tym najlepiej. Powiedzmy, że jedyne kiedy ma, powiedzmy, że sens robić trzech, to jeszcze diamenty. Tylko, że i tak wyjdziesz na diamentach tak, jakbyś mógł robić potencjalnie we dwóch. Nawet zostawiając trochę wózka. No ja mam srebro. No, no to nie ma znaczenia, co tam było. Teraz zobaczysz, jak będzie sama końcówka. Tutaj jak ktoś wyłączy sobie dźwięk z gry później. A nie, czekaj. A nie, czekaj. Nie. Na pierwszym razie tego nie ma. Na następnych razach będziesz musiał sobie wyłączać dźwięk z gry, bo pojawia się mimo wszystko muzyczka, która jest na prawach autorskich. Ale jak widzisz, patrz, wybiło grupkę zielonkę i pieniądze poszły na leki do Lestera, bo dla nikogo. Ja to tak zawsze mówiłem, jak kogoś wywalało, bo to wiesz, czasem jak wywali, tak dosłownie, w momencie jak się zaczyna, wtedy jakoś przejdzie to. Ale te procenty trafiają do nikogo. Absolutnie do nikogo. No i jak w takim razie oceniasz napad na kasyno? Powiedzmy podejście agresywne, jak to widzisz? Bardzo fajnie, podobało mi się. Czy jest to lepsze twoim zdaniem od napadu na Clacking Bell? No na pewno.